Cześć! W dzisiejszym odcinku przygotujemy wspólnie pumpkin pie, czyli typowo amerykańskie ciasto dyniowe. Tak naprawdę to jest taka tarta z dyniowym nadzieniem, ale bardziej popularna nazwa to ciasto dyniowe czy placek dyniowy. W smaku będzie wyśmienite, o takiej lekko korzennej nucie, to wszystko za sprawą dodatku cynamonu i imbiru. I zapraszam Was właśnie do wspólnego przygotowania. Zaczynam od zrobienia kruchego ciasta. Ja wykorzystam przepis na moje ulubione kruche ciasto. Jest to ciasto kruche jak na kiszę. Odmierzam mąkę. Do tego dodaję troszeczkę soli do smaku. Oraz trochę cukru waniliowego. I teraz dodaję schłodzone masło. Całość siekam tak, aby masło było w jak najmniejszych kawałeczkach. A kiedy masło jest już rozdrobnione na małe kawałeczki, to dodaję do tego żółtko jaja i dodaję trochę wody, a następnie całość zagniatam, aż ciasto będzie gładkie. Najlepiej jest to robić w ten sposób, jak w przygotowaniu kruszonki, czyli tak podrzucając i pocierając. W ten sposób nie nagrzewacie zbytnio ciasta kruchego, i nie zrobi się zbyt maziste. A to też ułatwi Wam potem wyłożenie ciastem formy. Jak widzicie, moje ciasto już nabiera ładnych kształtów. Zagniecione kruche ciasto rozpłaszczam i wstawiam dosłownie na 10 minut do lodówki. Teraz kruche ciasto rozwałkowuję. Możecie po prostu posypać blat mąką lub skorzystać z mojego pomysłu, czyli wałkować na folii spożywczej lub nawet między dwoma arkuszami takiej folii przezroczystej. Dzięki temu ciasto nie będzie przyklejać się do blatu i też nie podkusi to Was do podsypywania za dużej ilości mąki. Oczywiście możecie też wałkować ciasto bezpośrednio na blacie, tylko pamiętajcie, by nie podsypywać ciasta zbyt dużą ilością mąki. Ciasto wałkuję na kształt koła o średnicy większej niż moja przyszła forma do tarty. Następnie ciasto ostrożnie nawijam na wałek. To jest najlepszy sposób na przeniesienie ciasta do formy. I teraz ostrożnie wkładam do foremki. Dopasowuję do spodu, a także do brzegów formy. Jeżeli jednak w którymś miejscu zabraknie Wam troszeczkę ciasta, to oderwijcie w miejscu, gdzie jest go więcej i przyklejcie, zaklejając dziurkę. Zapewniam Was, że po upieczeniu nikt nie zauważy, że tam było coś dolepiane. Za pomocą wałka czy też noża odcinam nadmiar ciasta. Przykrywam papierem do pieczenia i na to wysypuję fasolki lub specjalne ceramiczne kulki. Jest to obciążnik, dzięki któremu tarta podczas pieczenia nie wybrzuszy się i pozostanie równa. Tartę wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i piekę 15 minut z fasolkami. Potem zdejmuję fasolki i piekę jeszcze 5 minut bez fasolek. Po tym czasie tarta będzie wstępnie upieczona i będę mogła na nią nałożyć krem. Tarta wstępnie zapiekła się w piekarniku, dlatego teraz przygotuję mus do jej wypełnienia. Nie przejmujcie się buczeniem, to piekarnik, żebym mogła zaraz wstawić ciasto. Wczoraj zapiekłam dynię. Pamiętajcie, by przed zmiksowaniem dyni na puree do tarty, do ciast, odsączyć ją z nadmiaru wody, z tego soku, który wytopił się w trakcie pieczenia. I teraz ją miksuję na gładkie puree. Następnie do miski wbijam dwa całe jajka. Do tego dodaję kremówkę oraz odmierzam jedną szklankę puree z dyni. Dodaję ją do pozostałych składników. Dodaję też łyżkę miodu. Ja akurat mam mój ulubiony miód, czyli miód z mlecza. Dodaję też 1,5 łyżki mąki pszennej. Możecie dodać zamiast mąki pszennej mąki ziemniaczanej. No i nie może zabraknąć przypraw. Większe przyprawy jak goździki rozcieram najpierw w moździerzu na drobno. Do masy dodaję też troszkę imbiru, gałkę muszkatułową oraz cynamon. Cynamonu możecie spokojnie dać więcej.
Na koniec całość dosładzam. Teraz wszystko dokładnie mieszam. Albo za pomocą miksera, albo trzepaczki. Tak przygotowaną masę wylewam na wcześniej podpieczony spód. I przyjmujcie się, że jest obecnie dość rzadki. Spokojnie masa podczas pieczenia zgęstnieje. Teraz tartę wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika na mniej więcej 50 do 60 minut, aż wyraźnie całość będzie zrumieniona z wierzchu. Po upieczeniu ciasto zostawiam do całkowitego wystudzenia. Następnie kroję tartę dyniową na kawałki, nakładam na talerz i podaję obowiązkowo z keksem bitej śmietany. Oczywiście powinna być to prawdziwa, wysokoprocentowa śmietana. Ja moje ciasto udekorowałam jeszcze małymi cukrowymi kulkami. A tutaj zobaczcie, tak prezentuje się moje pumpkin pie. Oczywiście z kleksem bitej śmietany. Jest bardzo smaczne, o lekko korzennym aromacie, ale tak naprawdę w smaku jest dość delikatne. Zachęcam Was gorąco do przygotowania takiego ciasta, szczególnie teraz jesienią, kiedy dynię można kupić w zasadzie na każdym kroku. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam jak zawsze na stronę www.kotlet.tv. Pa, pa!